Wrocławem. Dlatego spróbujemy dzisiaj zastrzyk porządku, zastrzyk dobrej energii. I mamy nadzieję, że spędzicie Państwo ten wieczór miło. Gościmy dzisiaj w podwoleniu naszej galerii dwie artystki związane z Olsztynem. Ewę Pliszkę Lubieniecką, której myślę, że trzeba przedstawić Państwu. I Martę Wasilewską-Frondrowską, artystkę młodszego pokolenia, która może jeszcze nie wszystkim jest znana, ale nie mogę też powiedzieć, że to jest wystawa z tytułu Dobry Początek, bo Marta Wasilewska-Frondrowska ma ze sobą już wiele sukcesów. Jest absolwentką Wydziału Edukacji Artystycznej naszego Uniwersytetu, Wydziału Sztuki. W 2013 roku objęła pracę doktorską w Kielcach. Jest autorką wielu wystaw indywidualnych w Polsce, w Olsztynie, w różnych miejscach kraju i za granicą już też. To jest wystawa, którą prezentujemy w sali kameralnej. Tutaj jesteście Państwo w przestrzeni prac malarskich Ewy Pliszki-Lubienieckiej. Ewa ukończyła Akademię Wydział Grafiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1981 roku w pracowni Edmunda Piotrowicza, właśnie robiąc specjalizację z grafiki, czego właściwie trudno byłoby się domyślić, patrząc na te bardzo malarskie, bardzo swobodne prace. Obie artystki pracują inspirując się pejzażem rodzinnym, pejzażem Barii. Jednak odchodzą z tej pracy twórczej od przedstawienia realistycznego tego pejzażu, ale idą w stronę abstrakcji, w stronę takiego bardzo swobodnego przetwarzania swoich wrażeń. U Ewy jest to feria barw i bardzo śmiałe zestawienia kolorystyczne. U Marty Wasilewskiej-Frondrowskiej w kontraście mamy pracę, które są monochromatyczne, gdzie kolor jest używany z wyczuciem i bardzo, bardzo oszczędny. Ja bardzo bym chciała obie panie poprosić o to, żeby opowiedziała o swojej sztuce. Wiem, że czasami dla artystów to jest bardzo trudny moment, bo już wyrażamy się wszyscy w innej materii i przełożenie tego na słowa nie zawsze jest proste, ale wiem, że wszyscy z kolei, którzy przychodzą na wernisaż, mają okazję spotkać się z artystami i bardzo są tego momentu ciekawe. Także zapraszam bardzo i proszę o wyzwanie. Najpierw ja pojadę, żeby się odpowiedzi. Chciałam Państwa po prostu zaprosić w podróż po Warmii i po naszych wspaniałych terenach w taką bardzo moją, emocjonalną podróż. Bardzo dziękuję, bardzo więcej powiem. Pomaga i jest fajnie, tak, i tak. O, Ewciu, zacytuję Cię.
Świat emocji, który ja Państwu pokazuję, jest bardzo, czasami mam wrażenie, że jest za silny, ale myślę, że ta słabość czasami bywa atutem. Pewna niedomość, deski, któreś plany, jest taką małą, myślę, że bardzo charakterystyczną tutaj, takim znakiem rozpoznawczym. Jeszcze raz serdecznie wielkie dzięki. Chciałabym jeszcze podziękować sponsorowi wernisażu, Profesor Moran, który będzie na dzisiejszy wieczór pomilał, jak już nasycimy się obrazami. Dziękuję również współpracownikom galerii za przygotowanie kolejnych wydarzeń. Dziękuję Państwu jeszcze raz za tak liczne przybycie, mimo tego, że może dzisiaj taki pomógł dzień, więc tak nie zachęcam spacerów. Ale właśnie mam nadzieję, że te kolory tutaj przyniosą nam po prostu słońce na nasz temat. Pani Jakuś, witam Państwa serdecznie. Witam naszej artystki dzisiejszej, pani dyrektor. Mam ogromną przyjemność w imieniu pana prezydenta Austyna, pana Piotra Grzymowicza, na ręce każdej z pań złożyć życzenia, najlepsze serdeczne gratulacje, podziękowania w dniu dzisiejszego wernisażu obu wystaw. I może od pani Ewy zacznę kilka słów. Spróbuję przeczytać tu, które stosowo skierował na pani pracę pan prezydent. Pani Ewie Pichcie-Jędrzejewskiej w dniu wernisażu dostały tak od pejzaż serdeczne gratulacje i wyrazy wielkiego uznania za dzieła pełne radości, energii, bogactwa barwy, faktury, formy, urzekanie widza intymnym zachwytem nad rodzinnym krajobrazem, bo to przecież widać, wciąganiem zadumy nad tożsamością i związkiem z naturą, z przyjemnością przekazuje pan Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. Ja domagam się oczywiście do tych serdecznych podziękowań i gratulacji. Oczywiście pani Marcie Wasilewskiej w godności w dniu wernisażu wystawy podróż. Ja oczywiście też mam pewną. Serdeczne gratulacje i wyrazy wielkiego uznania za dzieła pełne refleksji na nieustanne odkrywanie własnego miejsca, bo tak jak czytałam w katalogu słowa pana Leszka Sokola właśnie, który mówił o tym zwędrowaniu, o szukaniu tej naszej tożsamości regionalnej, aż ujęło mnie to naprawdę za serce. Bardzo dziękuję, że pani za nas tworzyła. Dziękuję serdecznie i oczywiście z przyjemnością przekazuję pełną gratulację w imieniu pana prezydenta serdecznie dziękuję. Zapraszam do rozmów dzisiejszego wieczoru, bo mamy okazję tutaj pobyć z artystkami i wyciągnąć je na rozmowy, pozadawać pytania. Pobyć tutaj po prostu towarzyską, jak też większość to są po prostu przyjaciele artystek, więc korzystajmy z tego. Zapraszam również wszystkich, powitajcie nas także poza wernisażami. Dziękuję i życzę miłego wieczoru.
wszystkich.